Pozwólcie, niech się wam przyjrzę trochę. Jak to miło was zobaczyć znowu, bracia i siostry. Z nieukrywaną przyjemnością was witam dzisiaj na tym nabożeństwie. Ależ myśmy się naczekali na tę chwilę, kiedy znowu jesteście na swoich miejscach. Prawie wszyscy zapamiętali, gdzie siedzieli, widzę. Malutka roszada jest, ale prawie wszyscy odnaleźli swoje krzesła. To dobrze. Dobrze. Wierzymy też, że tam w niebie mamy swoje miejsce przygotowane i tam któregoś dnia Pan nas zabierze, a Duch Święty zaprowadzi nas na to miejsce, w którym mamy tam być. Wspaniale. Wspaniale was witać, zobaczyć was i wspaniale jest też w naszym gronie powitać naszego Pana, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Właśnie taką pieśnią rozpoczniemy nabożeństwo, powitamy wszyscy Pana Jezusa. Chciałem tylko też powiedzieć, że jeżeli by ktoś chciał trochę więcej przestrzeni, to na górze, na balkonie są przygotowane miejsca do siedzenia. Możecie sobie skorzystać, rozsiąść się swobodnie. O maskach nie muszę mówić, bo to wszędzie trąbią, co ja tam będę już to mówił. Jakoś jeszcze na razie z tymi ograniczeniami musimy sobie poradzić, ale jesteśmy generalnie zaprawieni już, więc powstańmy i z radością powitajmy naszego Pana w zborze Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie. Powitajmy Jezusa, naszego Zbawiciela pośród nas. Cześć Królu.
A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki, jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Wiecie, dlaczego odczytałem dzisiaj ten fragment Słowa Bożego? Bo dzisiaj minęło 50 dni od czasu, gdyśmy tutaj wspólnie razem rozważali, wspominali i świętowali śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. To drugie święto żydowskie, podczas którego Żydzi wspominali nadanie Izraelowi Tory na górze Synaj. 50 dni od wyjścia z Egiptu, z niewoli w Egipcie, od Paschy, którą wtedy tam przeżyli, Bóg przemówił z góry Synaj i dał swojemu ludowi prawo. My dzisiaj nie świętujemy nadania prawa, ale świętujemy zesłanie Ducha Świętego, który sprawił, że Kościół żyje, że Kościół służy Panu, że Kościół przygotowuje się jak oblubienica na spotkanie, na wesele baranka. Niezwykłe doświadczenie. Duch Święty, który sprawia, że życie chrześcijan napełnionych Duchem Świętym ma charakter ponadnaturalny. Nie jest taką zwykłą, religijną, powiedziałbym jakąś taką mozolną tułaczką przez życie, tylko jest pełne ekspresji, przeżycia, emocji również, radości, doświadczania czegoś nadnaturalnego. Tak, mocno chcemy to podkreślać i dzisiaj, świętując zesłanie Ducha Świętego, chcemy zadać sobie też pytanie, na ile my jesteśmy pełni Ducha Świętego na co dzień i na ile nasze życie jest niesione mocą Ducha Świętego. O, to jest bardzo ważne, bracia i siostry, żebyśmy sobie to pytanie zadali, bo jeśli nasze chrześcijaństwo stało się takie naturalne tylko, takie normalne, takie mozolne, że po prostu żyjemy jak w kieracie, wykonujemy pewne czynności religijne, nabożeństwo, coś tam Biblii trochę poczytać i tak dalej. I tyle, to znaczy, że pilnie potrzebujemy na nowo być napełnionym Duchem Świętym. Wtedy nasza modlitwa nabiera innego charakteru. Wtedy pieśni, które śpiewamy, nie jest tak, że zespół nam tu śpiewa, a my po prostu sobie pośpiewamy. My chcemy też śpiewać. Duch Święty sprawia, że chcemy wielbić Pana, że chcemy się dołączać. Czy mamy piękny głos, czy nie mamy, chcemy wielbić Go. Chcemy, jak słuchamy kazania, to nie tak, że przysypiamy, tylko żyjemy tym Słowem, reagujemy, przeżywamy, domyślamy się, zastanawiamy się, tak czy nie? Tak widzicie żywe chrześcijaństwo, pełne Ducha Świętego? I dlatego to, co dzisiaj mamy tu, to nie tylko po prostu sobie poświętowanie, odfajkowanie, że świętowaliśmy też zesłanie Ducha Świętego. Ale wzywam was, zachęcam do osobistego podejścia do tematu, żeby Duch Święty nas napełnił. Jak tu przeczytaliśmy, oni byli wszyscy razem na jednym miejscu i nagle czekali na to, bo Pan Jezus im powiedział, że zostaną napełnieni Duchem Świętym. Czekali, czekali. Nie mogli się już może nawet doczekać i zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli mówić innymi językami. Ich
Ich naśladowanie Jezusa, ich wiara w Syna Bożego w jednym momencie nabrała zupełnie innego charakteru. I niechby tak było dzisiaj. Tego sami nie zrobimy, sami się nie ożywimy, sami się nie utrzymamy, sami podlegamy tym wszystkim zewnętrznym czynnikom, przyrodzie i tak dalej, i nasze życie biednie czasem wygląda. Ale gdy Duch Święty nas napełnia, gdy na nowo nas napełni, to poniesie nas w radości, wewnętrznej radości, pokoju. I mamy taką pieśń, którą teraz będziemy śpiewać i będziemy wielbić Pana i przez te pieśni zachęcać się wzajemnie do otwartości na Ducha Świętego, że nie przez siłę, nie przez moc, ludzką moc, ale przez Ducha Bożego będą się dziać rzeczy dobre, potrzebne, wspaniałe w naszym życiu. Więc śpiewajmy i módlmy się i otwierajmy się na działanie Ducha Świętego. Nie przez siłę, nie przez moc, lecz przez Ducha mówi Pan. Nie przez siłę, nie przez moc, lecz przez Ducha mówi Pan. Nie przez siłę, nie przez moc, lecz przez Ducha mówi Pan. Nie przez siłę, nie przez moc, lecz przez Ducha mówi Pan. Bo oręż naszej walki nie jest z tego świata, lecz w duchu ma moc, w duchu ma moc. Ogrom Jego łaski, potęga miłości, ponad wszystko są, ponad wszystko są. Gdy Jezusa wielbimy dziś i jedność jest wśród nas, mamy zwycięstwo, bo On walczy sam. Nie przez siłę, nie przez moc, przez Ducha mówi Pan. Nie przez siłę, nie przez moc, lecz przez Ducha mówi Pan. Bo oręż naszej walki nie jest z tego świata, lecz w Duchu ma moc, w Duchu ma moc. Ogrom Jego łaski, potęga miłości, ponad wszystko są, ponad wszystko są. Gdy Jezusa wielbimy dziś i jedność jest wśród nas, mamy zwycięstwo, bo On walczy sam. Nie przez siłę, nie przez moc, lecz przez Ducha mówi Pan. Nie przez siłę, przez moc, lecz przez Ducha mówi, lecz przez Ducha mówi Pan. Panie, przychodzimy dzisiaj świętować zesłanie Twojego Ducha na ziemię. Dziękować Ci za Twojego Ducha, dziękować Ci za to, że Ty nie zostawiłeś nas samych na tej ziemi, Panie. Ale gdy Jezus poszedł do nieba, do Ciebie Boże, zostawił on Ducha Świętego, Panie, który jest z nami tutaj, Panie, jest w Twoim Kościele, Panie, jest w nas i działa w nas i chcę Ci dziękować za to, Panie. Chcę prosić o to, że dla tych, którzy nie czują tej mocy na co dzień, Panie, abyś Ty dzisiaj na nowo, Panie, pobudzał, Panie, na nowo obdarzał, Panie, na nowo napełniał swoim Duchem, Panie. Na nowo, Panie, ożywiał to, co jest martwe, Panie, na nowo zachęcał, Panie, na nowo posilał, Panie. Dzięki Ci za to, Panie, że nas nie zostawiłeś samych. Dzięki Ci, Panie, że Ty dajesz swojego Ducha, Panie, swojemu Kościołowi. Bądź uwielbiony, Panie, i działaj dzisiaj w naszym Kościele, Panie. Chcemy świętować, Panie, to, co dałeś dla swojego Kościoła, Panie. To, że dałeś swojego Ducha, Panie. Chwała niech Tobie będzie. Muzyka.
nad nami. Usłysz tęsknoty naszej pieśń. W dolinę zeschłych kości przyjdź, ożywcze tchnienie. Niech życiodajne spłynie deszcz. Wołamy, niechaj stąpi Duch Twój. Wołamy, przyjdź Królestwo. Zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały. Lecz nie tylko tym, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiały wytrwałość, a wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duchu Święty, wołam, przyjdź.
spal mnie. Duchu Święty, wołam, przyjdź. Duchu Święty, wołam, przyjdź. Duchu Święty, wołam, przyjdź. Bądź jak ogień w duszy me. Bądź jak ogień w duszy me. Bądź jak ogień w ciele. Pełnia.
podnieśmy głos, wyznajmy to, że potrzebujemy, żeby Bóg dotykał naszych serc. Panie, ja przychodzę dzisiaj z wiarą w to, Panie, że Ty będziesz dzisiaj dotykać mojego serca, Panie, że będziesz napełnił swoim duchem, Panie, że będziesz działał dzisiaj na tym miejscu, ale nie tylko na tym miejscu, ale przede wszystkim w moim sercu, Boże. Że będziesz mnie zmieniał, Panie, będziesz mnie prowadził, Panie, jak nigdy do tej pory, Panie. Potrzebuję Twojego ożywienia, Panie, dzisiaj. Potrzebuję Twojego posilenia, Panie, umocnienia, Panie. Dzięki Ci za to, że Ty jesteś, Panie, zawsze, gdy przychodzimy, Panie, jesteś zawsze gotowy, aby działać, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją nieskończoną miłość, Panie, i za Twoją wielką łaskę, Panie. Dziękuję Ci za Twego Ducha, za tego Ducha, którego dałeś nam, Panie, i za to, że On może w nas mieszkać, Panie. I proszę Cię, Panie, przychodź, Panie, do nas dzisiaj, Panie. Działaj dzisiaj na tym miejscu, Panie. Działaj w naszych życiach, Panie. Działaj w tej kaplicy, Panie. Bądź tutaj, Panie, z nami. Chwała niech Tobie będzie, Boże, Królu.
życiem Twojej świętości. Panie, chcę poprosić o to, żeby czas, który będziemy spędzali teraz przy Twoim Słowie, aby to był czas, kiedy będziemy słyszeć Twój głos, Panie, kiedy będziemy mieli dotknięte serca, Panie, i chcę, żeby moje serce przyjmowało Słowo, które będzie dzisiaj głoszone, Panie, i żeby to Słowo mogło wydawać owoc, Panie. Chcę prosić też o ten czas, kiedy dzieci pójdą na szkółkę, żeby one mogły tam mieć błogosławioną lekcję dzisiaj, lekcję, kiedy będą śpiewały, kiedy będą grały, Panie, aby one mogły też w Twoim duchu, Panie, mieć radość, mieć z Tobą społeczność, aby nauczyciele, którzy będą razem prowadzili tę lekcję, aby też mogli być umocnieni, Panie, podczas tych zajęć dzisiaj. Proszę, Panie, błogosław te nabożeństwo, błogosław szkółkę, która będzie za chwilę. Amen. Stęskniłem się. Nie mogę powiedzieć, że za Wami, że się nie widzieliśmy przez ten cały czas, ale stęskniłem się za Wami na tym miejscu, w naszej kaplicy, w domu modlitwy. Stęskniłem się za tym, żeby słyszeć śpiew i modlitwy, i moja dusza już jest podniesiona też tym, co dane nam było doświadczać podczas tego nabożeństwa. Wierzę, że Duch Święty jest żywy, jest obecny, działa, chce nas napełniać, dotyka się nas i będzie nas prowadził. My w to wierzymy, wyznajemy to i świętujemy Dzień Zesłania Ducha Świętego nie jako historyczne wydarzenie li tylko, ale jako realną rzeczywistość tego, co możemy i dzisiaj doświadczać. Lata temu, kiedy studiowałem, miałem takiego jednego profesora, profesor Maciuszko, który jak otwierał usta, to wszyscy milkli i spijali, co on tam powie. Różnych miałem profesorów, nie mam za dobrej pamięci, właściwie ze szkoły, z całej mojej edukacji to mało kogo pamiętam. Pamiętam panią Jandę z podstawówki, bo była bardzo ostra i była moją wychowawczynią i zabrała mnie kiedyś w Tatry. A ze studiów pamiętam przede wszystkim profesora Maciuszko. Profesor Maciuszko miał to do siebie, że nie musiał szykować jakichś tam prezentacji, że tam slajdy przeskakują. Nie musiał mieć notatek chyba ze sobą, bo jakoś tak nie kojarzę, żeby on czytał notatki. Ale kiedy mówił, wszyscy milkli, słuchali, ręce nas bolały od długopisów, bo wydawało się, że wszystko, co powiedział, było warte zapisania, było w punkt, nie wiem, różnych przedmiotów uczył, ale można było mieć wrażenie, że on tego nie uczy, tylko kreuje wręcz, że te historie religii wszystkich, to że on te religie stworzył, bo tak o tym opowiadał, że my po prostu chcieliśmy go słuchać. Różni są nauczyciele, różnych spotykamy i są tacy, że graliśmy w statki na zajęciach, wypisywaliśmy pomysły, co tam zjeść, różne rzeczy zajmowaliśmy się. Dzisiaj pewnie uczniowie czy studenci siedzą w telefonach, sprawdzają media społecznościowe i nie bardzo nas interesuje, co się dzieje i najlepiej, żeby się rozchorował i nie przyszedł. Ale są tacy ludzie, którzy kiedy otwierają usta, mają w sobie to coś, że chce się ich słuchać. Nie muszą pajacować, nie muszą się wydzierać, nie muszą ciągle skupiać naszej uwagi, nie muszą się ubierać nie wiadomo jak ekstrawagancko, nie muszą tego i czy tamtego. Nawet nie mówię tylko o akademickich profesorach, ale czasem i w naszym gronie znajomych znajdzie się ktoś, kto normalnie za wiele nie mówi, ale jak przemówi, to chce się go posłuchać. I trudno to zdefiniować, co to jest, czy to jest jakaś charyzma, jakaś mądrość, jakaś możliwość uwalenia kogoś na roku. Jest takie coś ciężko definiowalnego. Tak ciężko definiowalnego, że nawet nie ma chyba lepszego określenia w języku polskim niż to coś. Że ten ktoś ma to coś. Amerykanie wymyślili tam w latach 30. słowo faktor X, czy tam X-faktor, nie wiem, czy pamiętacie, czy przyznać się, kto oglądał w niedzielę o 20.
X-Faktora kiedyś, taki program. Ja się przyznam, że kilka odcinków widziałem. Formuła tego programu polegała na tym, że przychodzili, czy tam zgłaszali się różni muzycy, śpiewacy, różne osoby utalentowane, ale oni szukali kogoś, kto ma ten faktor X, czyli to coś, co sprawia, że ten ktoś będzie gwiazdą i to się wymyka definicji, bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś jest świetnym muzykiem, wyćwiczony, ma świetną jakąś tam dykcję, nie wiem, postawę sceniczną. Oni szukali czegoś więcej, tego czegoś, co było trudno zdefiniować. I my oczywiście nie o gwiazdach muzyki, ale my chcemy patrzeć na Jezusa Chrystusa. I bez wątpienia Jezus Chrystus miał to coś, co go wyróżniało od wszystkich innych nauczycieli. A izraelska ziemia niosła nie jednego nauczyciela, nie jednego rabbiego i co jakiś czas się ktoś pojawiał i skupiał wokół siebie jakichś ludzi i jazda tam z Rzymianami albo inne rzeczy, że Barabasz zresztą chyba był jedną z takich postaci, która spowodowała zamieszki i stał gdzieś tam na czele i go tam pojmali i za morderstwo miał być skazany. Znamy historię, jak się skończyła. Ale różni byli nauczyciele. Izraelici nie mieli tam wtedy Netflixa i innych atrakcji, Spotify'a, różnych tam dzienników. Czas leciał i jak usłyszeli, że gdzieś jest jakiś nauczyciel, to szli go posłuchać. I różni byli, pewnie mieli charyzmę, ale Jezus miał coś wyjątkowego w sobie. Jezus miał w sobie coś takiego, że kiedy podczas święta namiotów faryzeusze, uczeni w piśmie, wysłali żeby strażników, żeby pojmali Jezusa, to oni powiedzieli, czytamy w 7 rozdziale Ewangelii Jana o tym, jeszcze nikt nigdy nie przemawiał tak jak ten człowiek. Jeszcze nigdy nikt nie przemawiał jak ten człowiek. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale czytamy takie świadectwo. Gdy Jezus skończył mówić, to jest po kazaniu na górze, tłumy były zdumione Jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. Jezus miał coś szczególnego w sobie, coś, co sprawiało, że On nie musiał robić hałasu, nie musiał robić walczyć o słuchaczy, nie musiał, nie zależał od nagłośnienia, bo wystarczyło, że zaczynał przemawiać i tysiące ludzi bez takich sprzętów, jak my tutaj, bez mikrofonu bezprzewodowego, milkli, żeby Go usłyszeć. Nam na ogrodzie było ciężko się usłyszeć, bo jakby tam ktoś, jakiś szmer. A Jezus, kiedy przemawiał, ludzie słuchali. On nie musiał ciągle nawoływać, że przyjdźcie jutro o 18:00, będzie ogień i tam różne rzeczy, bo ludzie za Nim szli, kiedy On zaczynał mówić. To coś się zmieniało w ludzkim życiu. To nie było trzeba nic więcej. On miał w sobie to ciężko definiowalne dla świata coś, co sprawiało, że wystarczyło, że powiedział słowo, a ludzie zostawiali swoje dotychczasowe życie, wszystko za sobą, rodziny i szli za Nim. Co ciekawe, kiedy Jezus pewnego czasu nauczał w synagodze w Nazarecie, czyli tam, gdzie się wychowywał, to czytamy tam, odczytał fragment z Księgi Izajasza, oto Duch Pański nade mną, potem powiedział, że te słowa się wypełniły w waszych uszach. I jak ci ludzie w synagodze zareagowali? Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust, ale też mówili, czy to nie jest syn Józefa? Z jednej strony się zachwycali, ci, co go znali, gdzieś tam takiego oseska tam biegał, a z drugiej strony byli zaskoczeni, byli zdziwieni. Czy to nie jest ten Jezus od Józefa? Wskazuje to na to, że w życiu Jezusa nastąpiła jakaś przemiana. Coś się wydarzyło w pewnym momencie. Coś, co sprawiło, że ten, którego znali, oto przemawia, jak nikt nigdy wcześniej nie przemawiał. Oni go pamiętali, jak on tam wyrastał, ale teraz przyszedł
I mówi w taki sposób, że tylko podziwiać to, co mówi, że rzeczywiście wszyscy zamilkli, że nie musiał wiele słów wypowiadać, że przemawiał z mocą. I my wiemy, że wydarzyło się coś szczególnego. Jezus, kiedy się wychowywał, nie przemawiał najwidoczniej wcześniej z taką mocą, która by zadziwiała wszystkich w Nazarecie. To później w średniowieczu tam potworzyli różne historie, Ewangelie dzieciństwa Jezusa. W Biblii mamy kilka wydarzeń opisanych i cała narracja Ewangelii skupia się na tym, kiedy on rozpoczął swoją służbę. To w średniowieczu wymyślali, że tam Jezus szedł i zobaczył jakiegoś tam ptaszka chorego czy martwego, wziął go w ręce i huchnął i wypuścił, i takie historie tworzyli, banialuki o Panu Jezusie, żeby, bo nie mieli znowu Netflixa i było trzeba jakieś historie sobie stworzyć i ludzie opowiadali. My wiemy, że Jezus wychowywał się spokojnie w Nazarecie, w posłuszeństwie swoim ziemskim rodzicom, doświadczał wszystkiego jak człowiek z wyjątkiem grzechu, aż nadszedł dzień, kiedy Bóg do niego przemówił, że to już czas. Miał około 30 lat i przyszedł nad Jordan. Czytamy w Ewangelii Łukasza. Gdy więc cały lud przyjął chrzest, został ochrzczony również Jezus. A w czasie jego modlitwy otworzyło się niebo i zstąpił na niego Duch Święty w cielesnej postaci przypominającej gołębicę. Przy tym z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. To był ten faktor X. To było to coś, co sprawiło, że ludzie na wezwanie Jezusa zostawiali wszystko za sobą i szli za Nim. To Duch Święty sprawiał, że Jezus mówił inaczej niż ktokolwiek przed Nim. To, że został wypełniony, ta społeczność z Bogiem Ojcem poprzez Ducha Świętego sprawiała, że na jedno Jego słowo demony i choroby opuszczały ludzi. To Duch Święty sprawiał, że nawet morze i wiatr był posłuszny na jedno Jego słowo. To było to coś. I Pan Jezus, chodząc po ziemi, w trakcie swojej służby, kiedy ludzie mówili, jeszcze nikt nigdy nie przemawiał tak jak ten człowiek, on otwarcie tłumaczył, dlaczego tak jest. On nie ukrywał, co jest tym faktorem X, co jest tym czymś, co on ma w sobie. On mówił o tym wielokrotnie. I można by tutaj mnożyć fragmentów, ale spójrzmy chociażby do kilku rozdziałów Ewangelii Jana. Ostatnio ci, którzy czytają Biblię ze zwycięskim planem czytania Biblii, czytamy Ewangelię Jana. I ja sobie z tych ostatnich dni raptem wynotowałem od 5 rozdziału do 8 kilka takich fragmentów. 5:30. Ja sam z siebie nie mogę nic czynić. Sądzę według tego, co słyszę, a mój osąd jest sprawiedliwy. Zabiegam bowiem nie o spełnianie swojej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. 6:38. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. 7:14 i dalej. A gdy już minęła połowa świąt, Jezus wszedł do świątyni i zaczął nauczać. Żydzi, zdziwieni Jego nauką, zastanawiali się, skąd On zna Pisma, skoro nie ma wykształcenia. Jezus im odpowiedział, moja nauka nie jest moją nauką. Pochodzi ona od tego, który mnie posłał. Kto mówi sam od siebie, szuka własnej chwały. Kto natomiast szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim niczego, co byłoby nieprawe. I jeszcze Ewangelia Jana 8:26. Wiele mógłbym o was powiedzieć i wydać nie jeden sąd, lecz ten, który mnie posłał, jest godny wiary, a ja przekazuję światu to, co usłyszałem od niego. Nie zrozumieli jednak, że im mówił o Ojcu. Wówczas Jezus powiedział im, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem, i że nic sam z siebie nie czynię, lecz mówię tak, jak mnie nauczył Ojciec. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, gdyż ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Wprost Jezus mówił,
co jest tym czymś, co go wyróżnia. Ludzie tego nie rozumieli, uczniowie tego jeszcze nie rozumieli w tamtym czasie, ale Jezus mówił o tym otwarcie i w odpowiednim czasie im zostało to objawione. Oto jest ten X-faktor, ta tajemnica niezwykłości Jezusa. On był w pełni podporządkowany Bogu Ojcu. Chodził pełen Ducha Świętego i zabiegał tylko o to, żeby pełnić Jego wolę. Nie mówił nic sam od siebie. Jezus jest wzorem do naśladowania, tak czy nie? Wielokrotnie to powtarzamy, że najlepszym wzorem do naśladowania dla nas jest Jezus. Ja pewnie nieraz tak powiedziałem nawet z tego miejsca i to jest prosta prawda. Najlepszym wzorem, jeżeli kogoś mielibyśmy naśladować, naśladujmy Jezusa. To i w tym. Naśladujmy Jezusa. On sam o sobie powiedział, że on nic nie mówi sam od siebie. On nie zabiega o to, żeby swoją wolę pełnić, ale tylko wolę Ojca. Skoro Syn Boży nie robił nic sam z siebie, dlaczego my wciąż myślimy, że sobie z życiem poradzimy dobrze? Przynajmniej lepiej niż inni. Dlaczego tak mało w nas konsultacji z Ojcem, z Duchem Świętym odnośnie tego, co powinniśmy czynić w tej czy tamtej sytuacji? Skoro sam Jezus dał nam przykład. Dla wielu ludzi było to niezrozumiałe wtedy, to co mówił Jezus, ale w odpowiednim czasie Jego uczniowie dobrze to zrozumieli, bo oni doświadczyli również takiej niezwykłej przemiany. Że tak jak się tłumy wcześniej dziwiły nad Jezusem, tak samo później dziwiły się, że prości rybacy, prości ludzie bez wykształcenia przemawiają z mocą. Pozostali napełnieni tym samym duchem, w którym chodził Jezus. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale 32 wersecie czytamy: Jan złożył też takie świadectwo. Widziałem ducha, który niby gołąb wstąpił z nieba i spoczął na nim. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie: jeśli zobaczysz kogoś, na kogo duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. I dzisiaj wspominamy właśnie ten dzień, wspaniały dzień zesłania Ducha Świętego, dzień, w którym Kościół został wyposażony w moc z wysokości, aby zacząć pełnić swoją misję na ziemi. Tak samo jak Jezus swego czasu został wypełniony Duchem z wysokości i rozpoczął swoją misję, to po co został posłany, tak samo wspominamy, że Kościół nie rozpoczął swojej służby, nie rozpoczął swojej misji niesienia Ewangelii, dopóki nie został napełniony tą samą mocą z wysokości. Jezus wyraźnie zapowiedział to wydarzenie. I On w związku z tym wydarzeniem coś rozkazał swoim uczniom. I to był ostatni rozkaz Jezusa, kiedy był na ziemi. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten rozkaz Jezusa i wyciągnęli z niego dzisiaj lekcję dla nas. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, sam początek. Pierwszy rozdział i przeczytajmy pierwsze 9 wersetów. To jest relacja Łukasza, który zbadał te wszystkie sprawy i pisze Teofilowi, jak wyglądało te pierwsze wydarzenia. I ta historia, którą teraz odczytamy, to są wydarzenia, które bezpośrednio poprzedzają w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa. Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał od rozpoczęcia swej działalności, aż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę. Im też po swojej męce przedstawił się jako żywy. Dał na to wiele przekonujących dowodów. Ukazywał się im bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził: nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie.
Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Kiedy ich więc zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: Nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi, i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. Relacja z ostatnich chwil Jezusa na ziemi. Bezpośrednio po tych wydarzeniach Jezus z Góry Oliwnej, ci, którzy byli w Izraelu, kojarzą to miejsce. Różne tam są kapliczki, takie rzeczy, co nie warto oglądać, ale ja z Jerozolimy generalnie, ale Góra Oliwna wspominam, bo tyle rzeczy się zmieniło, ale te miejsca są w tych miejscach, gdzie były. I tak sobie wyobrażam, jak z tego miejsca Jezus zostaje uniesiony do nieba. I uczniowie to widzą. I my wiemy, że On tam, jak został uniesiony, tak samo powróci i w tym miejscu przyjdzie zabrać swój Kościół. On został uniesiony, żeby szykować nam mieszkanie. Jak uszykuje nam te mieszkania, to wróci. Wierzymy? No, wierzymy w to. Ludzie pukają się w głowę, się śmieją z nas, że jakieś banialuki. My w to wierzymy, a świat się zdziwi, bo my doczekamy tego dnia. Może z grobu nas powoła Pan, ale doczekamy, że On powróci po swój Kościół. Co to będzie za dzień? I chciałbym, żebyśmy skupili naszą uwagę na jednym wersecie, na czwartym wersecie. I z tego czwartego wersetu skupili uwagę na czterech słowach, czterech wyrażeniach i cztery myśli z tego wzięli. Pierwsza myśl, czwarty werset. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził. Jezus coś zarządził. Słowo, które tutaj jest użyte, ono nie oznacza jakiejś takiej prośby, delikatnej sugestii, że słuchajcie, no lepiej by było, jakbyście zostali w Jerozolimie do tego czasu, aż to się wydarzy. Że, no jak tam uważacie, ale ja bym generalnie prosił, żebyście byli w Jerozolimie, skłaniałbym się ku temu, ja na waszym miejscu bym został w Jerozolimie. Nie, zwróćmy, tu jest słowo, że zarządził. Słowo, które jest tutaj użyte, ono jest użyte raptem 7 razy w Ewangeliach. Jezus nie często rozkazywał, bo to słowo oznacza rozkaz. Jasne określenie, co ktoś ma robić, bądź ma nie robić. To słowo zostało użyte na przykład w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, w 29 wersecie, kiedy Jezus wypędził demona z tego tam biednego człowieka w krainie Gezareńczyków, gdzie cały legion w nim siedział i potem w te świnie poleciał. Tam czytamy, bo Jezus wcześniej rozkazał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. I to samo słowo tutaj jest określone na to, co Jezus zrobił względem swoich uczniów. On im rozkazał. On wydał im konkretne polecenie. Niezależne od tego, czy oni uważają, że to ma sens, czy nie, czy to jest po ich myśli, czy nie po ich myśli, czy może już mieli plany, żeby wracać tam do nad jezioro, że może łowić ryby, może mieli... Jezus się z nimi spotykał przez ten czas i ostatnie, co im powiedział, to im rozkazał. Nakazał konkretne działania. Drugie słowo, druga myśl. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził, co Jezus zarządził? Nie oddalajcie się z Jerozolimy. Jezus zakazuje im działania. Zwróćmy na to uwagę. Jezus nakazuje im, czego mają nie robić. Oznacza to, że gdyby nie to, oni zaraz by wyrwali z tej Jerozolimy pewnie. I tak po prawdzie, czy byłoby się czemu dziwić, kiedy widzą jak, a zresztą Jezus im zawsze zaraz mówi, że mają być świadkami tu w Jerozolimie, w Judei, w Galilei, w całym i na cały świat. I jak zobaczyli, że
Jezus został uniesiony do nieba, to na co tu czekać? To lecieć i opowiadać wszystkim. Troszkę możemy w Ewangeliach poznać charakter niektórych uczniów, apostołów. Czy Piotr tak miał w naturze, że Jezus został uniesiony, obłok go zabrał i on by tak stwierdził, dobra, to poczekamy, co się dalej wydarzy i za jakiś czas ruszymy głosić. Z natury oni by już polecieli, ale Jezus nakazuje im, że mają czekać. To jest ciekawe, bo oni znali wolę Bożą, wiedzieli, co będzie ich zadaniem, a mieli czekać. I w tym jest wielka głębia. Czy Jezus nie mógł od razu tchnąć na nich ducha i oni by stamtąd od razu ruszyli? Mógł. Na pewno mógł to zrobić. Ale on nie robił nic od siebie. On czynił wolę Ojca. A wolą Bożą to czemuś miało posłużyć? Że nie. Że oni mieli czekać. Jaka jest to lekcja dla nas? Tak jak oni wiedzieli, jakie zadanie im zostawił Jezus, tak samo i my ze Słowa Bożego wiemy o różnych zadaniach, jakie Bóg nam zlecił. Może nie na dzisiaj, ale są rzeczy oczywiste, że powinniśmy prowadzić uświęcone życie, że powinniśmy właśnie głosić Ewangelię, okazywać miłość jednym drugim. Różne rzeczy Biblia, jak czytamy ją na co dzień, ona nam wskazuje, co powinniśmy czynić. Wskazuje, co jest wolą Bożą względem nas. A ja niestety taki nie jestem, że jak ktoś mi daje jakieś zadanie, to ja od razu lecę i to wykonuję. Ale może niektórzy, może pospotkaliście, są czasem, zdarzy się ktoś taki, że jeszcze mu nie skończysz tłumaczyć, a on już leci i robi. I to zazwyczaj jest dobra cecha, ale widzimy, że czasem mamy zaczekać na coś. Mamy zostać, mamy się wstrzymać. Jeżeli my się tak wyrywamy i jeszcze nie do końca, i od razu na hurra lecimy, to potem szybko się frustrujemy, bo jeśli sami z siebie będziemy działać bez tego czegoś, bez faktora X, bez Ducha Świętego, bez mocy z wysokości, bez wyposażenia przez Boga do tego, co On nam zlecił, jeżeli to jest z nas, to psu na budę cały nasz wysiłek, przepraszam za wyrażenie, to wszystko nie ma sensu, tylko się sfrustrujemy i nie będzie z tego żadnego efektu. Jezus nakazał, nie oddalajcie się. Trzecie słowo, ale oczekujcie. Rozkaz brzmiał, oczekujcie. I czekanie potrafi być znacznie trudniejsze niż działanie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Bo nie chodzi tutaj o leniwe leżenie na sofie przed telewizorem. Nie takie czekanie, że tam sobie siedzimy i... Uczniowie otrzymali, można powiedzieć, dla tych, co mają ścisłe umysły, takie nie do końca ścisłe, niedokładne wytyczne. Mają czekać, bo po niedługim czasie nie do was należy poznanie okresów i dat. Otrzymacie, kiedy na was zstąpi. Ciężko tak czekać, jak nie do końca wiadomo jak. Jezus rozkazał, że nie mogą iść, ale mają czekać. I chodzi tu o aktywne oczekiwanie. Wiemy, że uczniowie zgromadzili się wspólnie. To dzisiaj na początek nabożeństwa pastor odczytał o tych wydarzeniach w izbie na górze w Jerozolimie, kiedy oni wspólnie oczekiwali. To nie jest tak, że oni oczekiwali jak, nie wiem, niektórzy są w rezerwie wojskowej, że gdzieś tam niby jakby coś się już bardzo źle działo i w ruchu bram, to wtedy mogą kogoś powołać, no i on jest tak oczekuje, ale tak naprawdę prowadzi swoje życie. Oni bardziej tak jak, nie wiem, jak podczas suszy strażacy w środku lasu czekają, aż dostaną wezwanie. Aktywnie oczekiwali. Uczniowie Jezusa nie są w tej historii wzywani do tego, żeby prowadzili dalej swoje życie tak jak zawsze i w ten sposób czekali, że ich życie po prostu się toczy, no i generalnie tam czekają, że w razie czego Bóg może wysłać ich do głoszenia dobrej nowiny. Oni oczekiwali na coś konkretnego. Jezus rozkazał swoim uczniom
Nie żeby odpoczywali i zajęli się swoimi sprawami, ale żeby oczekiwali. Żeby faktycznie oczekiwali. Mam takie poczucie, że choć z natury do cierpliwych nie należymy, to jakoś w kwestii oczekiwania na napełnienie Duchem Świętym to wykazujemy się wielką cnotą cierpliwości. Niestety. O różne rzeczy, jak tam ząb boli, to wołamy, aż Bóg jakoś tam nam odpowie, ale jeżeli chodzi o wołanie o Ducha Świętego, to tak poprosiliśmy i czekamy. Przyjdzie, to będziemy się cieszyć. Czekamy. Status oczekiwanie. Jak niektóre zamówienia z internetu, miesiącami z AliExpress może iść, oczekujemy. I żyjemy po prostu. Oczekujmy aktywnie. Tak jak dziecko podczas Wigilii oczekuje, kiedy będzie można otworzyć prezenty. Nie wiem, jak to jest, bo przecież nie wszyscy mamy dzieci, ale jakoś przy wigilijnym stole taka konfiguracja, tak świat jest skonstruowany, że zwyczaj jakieś dziecko się znajdzie. Jak to jest z tymi dziećmi podczas Wigilii? Czy one tak sobie... One wiedzą, że tam coś pod choinką na nie czeka. I wiedzą, że Wigilia się za jakiś czas skończy. Wiedzą, że przecież będzie posiłki się w końcu skończą i będzie można tworzyć prezenty. Ale czy to sprawia, że dzieci po prostu siedzą, założą ręce i... Bo i tak przyjdzie to, co ja tam będę... Nie, dzieciaki ciągają za rękaw co jakiś czas i słychać tam przy stole. Jeszcze nie, cicho, tam poczekaj. Jeżeli dziecko by proponowało, jeżeli by rodzic powiedział, dobrze, tam nie wiem, Jasiu, otwieramy prezenty, a dziecko by powiedziało, ale może jeszcze się napijemy kawki wcześniej, a może dziadek opowie historię, jak to tam było, a może zaśpiewamy jeszcze jakąś jedną bardzo długą kolędę, to byłoby nienaturalne. Dziecko czeka, aktywnie oczekuje. Chyba, że wie, żeby rózgę tam czekała, to może wtedy by rzeczywiście odwlekało to w nieskończoność. I czwarta myśl z tego zarządzenia Jezusa, z tego rozkazu. Nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie czego? Oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Uczniowie Jezusa wiedzieli, na co czekają. Jeszcze tego wcześniej nie doświadczyli, więc nie wiedzieli do końca, jak to będzie, ale wiedzieli, że czekają na moc z wysokości. Wiedzieli, że otrzymają Ducha Świętego. Wiedzieli, że otrzymają to coś, co wyróżniało Jezusa, co sprawiało, że kiedy On mówił, to wszyscy słuchali. Mogli być pewni, że otrzymają, bo autorem tej obietnicy jest Bóg. Ostatnio czytaliśmy też ten werset. Niewzruszenie, trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Różne obietnice tam też się... Nieraz się rozczarowaliśmy. Ktoś nam coś obiecał i tyle tam z tego było. Czekaliśmy, czekaliśmy i nic z tego. Ale jeżeli autorem obietnicy jest Bóg Wszechmogący, Stworzyciel całej ziemi, życia, dawca życia, to jeżeli On coś obiecał, to jest to więcej niż pewne, że to się wydarzy. Ale może należałoby zadać sobie pytanie, czy ten rozkaz, aby oczekiwać na tę konkretną obietnicę, nie był skierowany tylko do tych, którzy byli z Jezusem na Górze Oliwnej na chwilę przed wniebowstąpieniem? Tak, nas uczą, żeby w kontekście czytać, gdzie Jezus wypowiedział te słowa, do kogo te słowa były wypowiedziane, no do uczniów przed wniebowstąpieniem. Może to są słowa, które my nie powinniśmy brać do siebie. I ja tutaj jakieś kazanie tworzę i myślę teraz o tym, jak to zastosować. Może to było tylko do apostołów. Oni mieli czekać i zostać wyposażeni tą mocą z wysokości i wtedy pójść. I tyle, i to jest jakaś tam narracja. Nie. Dlaczego uważam, że tak nie jest? Dlaczego uważam, że to słowo jest do nas wszystkich? Ponieważ w dniu zesłania Ducha Świętego, to, co dzisiaj wspominamy, kiedy uczniowie zostali wyposażeni w moc z wysokości i dochodzi do ich przemiany, to Piotr, który nie tak dużo wcześniej się zaparł Jezusa i generalnie nie mógł się za bardzo wysłowić, staje wśród tłumów i przemawia. Nie ma notatek jak ja, nie ma tam jakichś schematów, prezentacji przygotowanej, nie jest przygotowany, ale jest wyposażony
w moc wysokości. Duch Święty go napełnił. Ma w sobie to coś, co pozwala mu z odwagą przemówić do tych tłumów w Jerozolimie. I głosi im Ewangelię. I czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, jaką reakcję to wywołało. 37 werset drugiego rozdziału. Słowa te przeszyły ich, czyli tych, którzy słuchali, do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I teraz uwaga, obietnica ta odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Ta obietnica, obietnica Boga, Bóg jest gwarantem tej obietnicy. Ta obietnica, której oczekiwali apostołowie, zgromadzeni i uczniowie, bo tam nie tylko 12 czy 11 wtedy i Maciej potem, nie tylko oni tam byli, ale znacznie więcej osób. Ci, którzy oczekiwali, to ta sama obietnica dotyczy się też nas. Ona się odnosi, obietnica Ducha Świętego, do waszych dzieci, do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan Bóg powoła. Jak zatem to dzisiejsze Słowo Boże zastosować do naszego życia? Jezus rozkazał swoim uczniom oczekiwać na Ducha Świętego, zanim wyruszą wykonywać powierzone im zadania. Jestem przekonany, że to jest aktualne i dla nas dzisiaj to wezwanie, że nie chodzi tylko i wyłącznie o jednorazowy akt chrztu w Duchu Świętym. To wezwanie jest wciąż aktualne i ma zastosowanie do życia każdego z nas, że my powinniśmy oczekiwać na wypełnienie mocą z wysokości, oczekiwać Ducha Świętego, kiedy gdzieś ruszamy z jakimś zadaniem. Uważam tak, ponieważ naszym wzorem jest Jezus Chrystus. I jak było z Jezusem Chrystusem? Czy jak w Jordanie Duch Święty na Niego zstąpił i pozostał na Nim, to potem Pan Jezus stwierdził, a tyle roboty, dobra, nie, i lecę, i to już mi wystarczy? Wiemy, że tak nie było. My wiemy, my poznajemy, jakie zwyczaje miał Jezus Chrystus, bo to zostało opisane w Ewangeliach. I nauczał we dnie w świątyni, czytamy w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, na noc zaś wychodził, by ją spędzić na górze zwanej Oliwną. A cały lud wczesnym rankiem podążał do Niego, by Go słuchać w świątyni. Jezus miał taki zwyczaj, że spędzał noce na modlitwie, że często oddzielał się od ludzi, izolował się od ludzi, żeby spędzać czas z Ojcem, żeby mieć z Nim społeczność. Czy On musiał to robić? Ja jestem za głupi, żeby odpowiedzieć na takie pytanie. Ja wiem, co Jezus robił. Czy On musiał, bo był, przecież On był Bogiem, przecież wieczność tam, czy On musiał tak naprawdę, w tym, czy nie mógł lepiej czasu wykorzystać, bo przecież 3 lata raptem tutaj na ziemi potem służył. Nie bawmy się w takie dywagacje, bo one są niebezpieczne. My bądźmy naśladowcami Jezusa Chrystusa i my wiemy, że On spędzał, miał w zwyczaju to, żeby się oddzielać i spędzać czas na modlitwie, żeby być wypełnionym Duchem Świętym i dzięki temu On mówił nie to, co od siebie, nie, ale mówił to, co Bóg mu powiedział. On musiał też to usłyszeć. Jeżeli Jezus Chrystus taki miał zwyczaje, w czym my mielibyśmy być lepsi, że myślimy, że my sobie lepiej poradzimy. Mamy internet w telefonie, w razie czego sobie posprawdzamy wszystko. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale znajdujemy taką znaną historię, jak Pana Jezusa chcieli przyłapać tam, to było w czasie święta namiotów już wspominanego, i złapali cudzołożnicę na gorącym uczynku i ją przyprowadzają do Jezusa i teraz myślą, a już nam się nie wywinie. Teraz, co by nie powiedział, to mamy go. To się ludzie na niego pogniewają, albo jedni, albo drudzy. To tak jak dzisiaj gdzieś ktoś by próbował politycznie się wypowiedzieć, za kim jest, to zawsze komuś podpadnie. I oni myślą, a mamy Jezusa. Ale czytamy, że zanim do tego doszło, Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim
gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. On noc znowu spędził w relacji z Ojcem. Spędził na Górze Oliwnej, tam się modlił. I jestem przekonany, że nie bez znaczenia jest ten pierwszy werset tego rozdziału. Że to też ma nas czegoś uczyć. Że ta narracja, czy wspomnienie tego, co Jezus robił, to jest też dla nas lekcja. Bo Jezus po tej nocy na modlitwie, w społeczności z Ojcem, przemówił potem w taki sposób, że tym, co przyszli oskarżać tą kobietę, to powypadały kamienie z rąk i pewnie jeszcze szczęki im poopadały, bo on miał to coś. Bo on miał ten X-faktor, przepraszam za wyrażenie. On miał Ducha Świętego w sobie. I on nie musiał tam szat rozdzierać i jakoś teatralnie coś tam zacząć walczyć o tą kobietę. On sobie przyklękł i pisał coś po ziemi. A jak otworzył usta, nie musiał krzyczeć, bo nie wierzę, że on tam wykrzykiwał i teraz tam ty to, tamto. Przemówił, kamienie im powypadały i poszli i po sprawie. I jej tylko powiedział, idź i nie grzesz więcej. Ja cię nie potępiam. Bo on chodził w Duchu Świętym. Nie mam wątpliwości, żadnej wątpliwości co do tego, że to jest wzór dla nas do naśladowania. Że jeżeli będziemy spędzać więcej czasu w społeczności z Ojcem, jeżeli będziemy dbać o to, że zanim zaczniemy nasz dzień, zanim rozpoczniemy różne zadania, zanim spotkają nas różne podstępy w ciągu dnia. Jeżeli spędzimy czas na społeczności z Ojcem, to nie ma takiego, co by nas był w stanie zagiąć. To wtedy Duch Święty nam podpowie to, żebyśmy nie mówili od siebie, ale mówili to, co Bóg chce powiedzieć. Nie będzie wtedy skutecznej pułapki na nas. Tajemnicą naszego powodzenia w krążeniu za Panem i wykonywaniu zleconych nam zadań przez Niego jest to, żebyśmy zanim ruszymy, czekali, aż zostaniemy wypełnieni mocą z wysokości. To jest ten faktor X, to jest to coś, co sprawi, że będziemy się wyróżniać w tym świecie. Bóg może użyć każdego człowieka, ponieważ to On działa. I paradoksalnie Pan Bóg często wybiera nie takich najinteligentniejszych, nie z ilomaś tam tytułami przed nazwiskiem, nie takiego, co sobie w życiu i w biznesie i we wszystkim innym radzi, ale Bóg często wybiera i używa tego, którego nikt by nie wybrał. Tego, co na WF-ie był wybierany zawsze ostatni, ten, co się nie nadawał i w życiu sobie nie radzi. Pan Bóg takiego wybiera. Bo On, jeżeli będzie wyposażony w moc wysokości, On nie mówi wtedy od siebie, ale mówi od Boga. Abyśmy byli użyteczni dla Królestwa Bożego, w skuteczny sposób potrzebujemy chodzić w Duchu Świętym. Mamy dbać stale o to, aby Duch mógł nas napełnić, jak czytamy w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, 18 wersecie. Pamiętam, jak czytałem książkę Bóg ulicy, tam jest ten Dimas Salaberrios, taki Bóg ulicy, co narkotyki sprzedawał. I już niewiele pamiętam z tej historii, ale jedna rzecz mi utkwiła. On teraz robi wielkie rzeczy dla Boga, jest używany, ale kiedy chodziło o jego powołanie, to się nie wydarzyło dlatego, że jakiś tam ktoś miał super technikę i nie wiem, puścił mu świetną prezentację i zaprosił go na super spotkanie i go tak podszedł, i że on nawet nie wiedział, że już jest w kościele i go wprowadził i psychologicznie mu różne rzeczy wytłumaczył. O niego się, kiedy wyszedł gdzieś tam z więzienia, modliły trzy starsze siostry napełnione Duchem Świętym. I to Duch Święty sprawił, że one się go nie bały, to jest jedno, i dwa, nie miały jakiejś tam taktyki, jak go pozyskać. One były wyposażone w moc wysokości, modliły się o niego. I to była ta moc, która przemieniła potem jego życie, że użył jakichś starszych sióstr z jakiegoś niewielkiego zboru, które tak po ludzku, co one mogą?
a sprawiły, że teraz ten człowiek prowadzi wielką służbę wśród zagubionych, wśród narkomanów w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam na Brooklynie, czy Bronxie, czy innej dzielnicy. Pytanie, które chciałbym zadać, tytuł dzisiejszego kazania, czy jeszcze oczekujesz? Czy jeszcze oczekujesz? Czy my nadal oczekujemy? Czy my tak oczekujemy na Ducha Świętego, że generalnie mamy status, że czekamy, że chcemy, ale biernie czekamy? Bo możemy mieć bardzo różny stosunek do tego nakazu Jezusa, by oczekiwać na napełnienie Duchem Świętym. A to, jaką przyjmiesz postawę, będzie miało wpływ na twoje życie i na twoją użyteczność dla Królestwa Bożego. Ja rozumiem, że posłuszeństwo Jezusowi oznacza, by aktywnie wyczekiwać Ducha Świętego, zanim wyruszymy z tej Jerozolimy, zanim ruszymy do naszych zadań. Już powoli kończę, ale modliłem się, żeby Bóg pomógł mi jakąś ilustrację przedstawić, która pomoże może nam to lepiej zrozumieć, jaki my możemy mieć stosunek do oczekiwania na Ducha Świętego. Przyszedł mi taki obraz, on nie jest na pewno idealny, ale wierzę, że może będzie nam pomocny, żebyśmy stwierdzili, określili, jak my oczekujemy na Ducha Świętego. Jesteśmy w przededniu czerwca, więc wyobraźmy sobie śnieg. Zdjęcie śniegu. Co możemy powiedzieć o śniegu? Różne rzeczy możemy powiedzieć o śniegu, bo trochę wiemy, ale na pewno możemy powiedzieć, że śnieg istnieje. Chociaż go teraz nie ma, ale na zdjęciu mamy. Śnieg istnieje. Jest coś takiego jak śnieg. Ale nie każdy o nim słyszał. Są miejsca, gdzie ludzie na świecie nie widzieli śniegu. Jakieś tam afrykańskie plemiona na przykład. Jakby im opowiedzieć o śniegu, to by się zaśmiali. No bo co to jest śnieg? Ale czy to, że ktoś nie widział śniegu, nie słyszał o śniegu, oznacza, że śnieg nie istnieje? To było pytanie retoryczne. Nie, to nie oznacza, że śnieg... Śnieg istnieje niezależnie od tego. W Dziejach Apostolskich czytamy w 19 rozdziale, że Apollos, kiedy przybywał w Koryncie, Paweł przeszedł obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakichś uczniów i zapytał, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście, a oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. To może być szokiem dla nas, Polaków. Są ludzie nawet w Polsce, którzy nie słyszeli, że jest Duch Święty. Może słyszeli określenie Duch Święty, nie mają pojęcia, o co chodzi. A może są nawet tacy, co nie słyszeli, że jest Duch Święty. Może nawet o Jezusie słyszeli, kochają Jezusa, ale nie słyszeli, że jest Duch Święty. Ale to, że ktoś nie słyszał, nie widział, nie oznacza, że czegoś nie ma. Jeśli ktoś nie doświadczył tego, czym jest prawdziwy śnieg, może nazywać śniegiem coś, co śniegiem nie jest. Tak też może być. I tak, jeżeli ktoś gdzieś tam coś usłyszał, że śnieg jest biały, to i w Afryce można znaleźć pustynie białe i ktoś może powiedzieć, u nas śniegu nawaliło i całe lata się trzyma. Mamy śniegu jak lodu, jak piasku. Czy to, że komuś się wydaje, że to jest śnieg, czy to będzie oznaczało, że no dobra, no to nie kłóćmy się, a żeby było miło, dobra, wy macie taki śnieg, my mamy taki śnieg, a każdy ma śnieg, każdy jest zadowolony. Podobnie ludzie mogą twierdzić, że mają Ducha Świętego, ale to, że ktoś tak stwierdza, wcale nie oznacza, że to już jest prawdą. Przecież my żyjemy w kraju pięknym nad Wisłą, gdzie procentowo to prawie wszyscy mają Ducha Świętego, bo jeżeli ja się nie mylę, to podczas bierzmowania otrzymuje się Ducha Świętego. Ja nie byłem bierzmowany, ale wielu ludzi było bierzmowanych, otrzymali Ducha Świętego, no kto im powie, że nie? No, powiedzieli, mają Ducha Świętego. Czy to oznacza, że mają Ducha Świętego? Wiemy, że nie.
Ten, kto doświadczył, wie, że nie, bo to nie jest tak, że jakiś tam kapłan coś zrobi i może udzielić Ducha Świętego i powie, ty masz Ducha Świętego, albo niektórzy nauczają podczas chrztu, każdy jest od razu ochrzczony Duchem Świętym i to jest koniec pieśni, masz Ducha Świętego. Jakby ktoś się pytał, masz, może innego, nie, ale takiego masz. I nie pytaj się, to jest nasz Duch Święty. To nie oznacza, bo to jest zakłamywanie rzeczywistości. Można mieć taką postawę, że jeżeli my czegoś nie doświadczamy, to zaczniemy nazywać coś, co my mamy, spojrzymy, a dobra, to będzie, to jest Duch Święty, ja mam Ducha Świętego. Jaką można mieć jeszcze postawę? Tej zimy w Gdańsku nie uraczyliśmy za bardzo śniegu. Prawda czy nieprawda? No tak. Jakieś słabe mamy te zimy ostatnio. Czy to jednak uprawnia nas do twierdzenia, że już nie ma śniegu? Śnieg już ustał. Nie, był taki czas, że był potrzebny śnieg. W latach 70. padał, 80. tam była zima stulecia, różne rzeczy. Wtedy był śnieg potrzebny. Nie ma śniegu. Tej zimy, co ja nie odśnieżałem ani razu, nie ma śniegu. Przestał padać. Był potrzebny, był śnieg. Nie ma śniegu. Już nie będzie więcej śniegu. Możemy sprzedać wszystkie pługi, bo co mają stać, tam zajmować place. Nie będzie śniegu. Bo śnieg ustał. To, że my nie doświadczamy śniegu, nie uprawnia nas do twierdzenia, że już nie ma śniegu. Co z tego, że inni musieli w zimie wielokrotnie odśnieżać auto? Może na Osowej, tam, bo tam jest inny mikroklimat, tam może mają śnieg, tu nie ma śniegu i już nie będzie śniegu. Śnieg został zabrany, bo śnieg był potrzebny w danym czasie, teraz jest niepotrzebny. Można przyjąć i taką postawę. Wielu, zwłaszcza protestantów, przyjmuje taką doktrynę. Przestali oczekiwać na Ducha Świętego, bo jakoś za długo nie przychodził. Stwierdzili, że był potrzebny wcześniej. Dzisiaj już nie jest potrzebny, więc Ducha Świętego nie ma. Nie działa w taki sam sposób i można przecież z łatwością sobie znaleźć Kościół, który będzie głosił cesacjonizm, takie ładne określenie na to, że dary ustały. One były potrzebne na dany czas. I przecież jest nawet werset, który o tym mówi, prawda, w pierwszym liście do Koryntian, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Paweł tak powiedział, napisał. Znaczy, że to już tak ustało, nie ma koniec i nie ma na co oczekiwać. Można przyjąć taką postawę. Kiedyś był potrzebny Duch Święty, charyzmaty i cuda, teraz nie są potrzebne, bo mamy wierzyć tylko i wyłącznie Pismu Świętemu. Ale to już nie jest istotne, że w Piśmie Świętym jest napisane, że w czasach ostatecznych Duch się wyleje. Pomyślmy o tym. Przebudzenie zielonoświątkowe wzięło się właśnie z niezgody na takie nauczanie. W Stanach tam około wieku temu, nie będę robił wykładu historycznego, na stronie naszej zborowej jest historia ruchu zielonoświątkowego, którą kiedyś na studiach musiałem napisać. Kliknijcie sobie, można poczytać. Ja czytałem, byłem zaskoczony, jakie mądre rzeczy napisałem kiedyś tam, jak zbierałem te wszystkie materiały. Ale właśnie jedna myśl. To, co się zaczęło dziać na początku XX wieku, to się wzięło z niezgody na takie nauczanie, że to już ustało. Była grupa i to w wielu miejscach wybuch, ten ogień Ducha Świętego, to nowe namaszczenie, to nic nowego właśnie, tylko powrót. Bo my nie mamy jako Kościół zielonoświątkowy, że o, jak mnie ktoś się pyta, skąd my się wzięliśmy, no tam ze Stanów z 1901 roku. My się wzięliśmy z Dziejów Apostolskich, z pierwszego, drugiego rozdziału, z oczekiwania na Ducha Świętego. Bo właśnie tam, kiedy czytali, kiedy rozważali w grupie domowej Słowo Boże, widzieli, że to się działo i zaczęli zadawać sobie pytanie, dlaczego miałoby to ustać? I kiedy trwali, kiedy badali Pismo, kiedy czytali wszystkie fragmenty o Duchu Świętym, kiedy badali, co towarzyszy w Duchu Świętym, to przyszedł ten dzień 1 stycznia 1901 roku, kiedy Agnes Osman, czy jak tam miała nazwisko, została w grupie domowej napełniona Duchem Świętym i mówić na językach. I w przeciągu 3 dni wszyscy, którzy byli w tej grupie, zaczęli modlić się na językach. I potem w innych miejscach, w Stanach, wybuchły te miejsca i to na cały świat się rozlało. Również tutaj i u nas w latach już tam 20., 30. przyszło odrodzenie w Duchu Świętym. Bo ktoś stwierdził, że nie ma zgody na to, że o, nie ma śniegu, to już nie będzie śniegu. Było, nie trzeba. Był Duch Święty dany na tamten czas, był potrzebny, teraz jest niepotrzebny. To już ustało, mamy tylko Pismo Święte. Jaką mamy postawę? Można niby czekać. Można mieć zupełnie obojętny stosunek.
Jakby padał śnieg, to byłoby fajnie, ale generalnie jak nie pada, to też jest okej. Jak będzie, tak będzie, przyjmę, co jest. Ja się z życiem tam godzę, jakie jest. Panie, niech się dzieje Twoja wola. Jak przyjdzie śnieżyca, będę się cieszył. Jak nie, to też mi to tam ani ziemi, ani grzeje. Tacy ludzie, jeżeli mają taki stosunek, mamy do Ducha Świętego, że jest nam w sumie obojętne, to tacy ludzie nie doświadczą nigdy mocy z wysokości. Można mieć jeszcze taki stosunek, że się interesujemy śniegiem. Można się interesować śniegiem. Można sobie oglądać w telewizji programy o niedźwiadkach polarnych, o śniegu, tam jak się bawią. Można sobie czytać książki jakichś podróżników o śniegu. Ba, można nawet już widzieć za oknem śnieg i można tylko przez okno się przyglądać i nie doświadczać tego. Można innych widzieć, jak się patrzeć, jak się tam bawią w śniegu. Jak samochody na rondzie się tam obracają na śniegu pierwszymi i siedzieć w domu i po prostu się przyglądać. Można. Dziwne podejście. Ale tak niektórzy podchodzą do Ducha Świętego. Nawet sobie tam poczytają o Duchu Świętym, obejrzą jakiś program, kazania posłuchają. Nawet się cieszą, że inni doświadczają Ducha Świętego. Ja jestem obserwatorem. Mi jest dobrze w domu, jest ciepło i to mi wystarczy. Widzę, że jest. Działa. Niektórzy są ekspertami, ale są teoretykami, a nie praktykami, jeżeli chodzi o Ducha Świętego. Można mieć i taką postawę. Ale można w końcu mieć też postawę aktywnego oczekiwania. Można pójść krok dalej, można podjąć działania, żeby doświadczyć śniegu. Nawet jeżeli w Gdańsku nie ma śniegu, kolejną zimę z rzędu, to można sobie popatrzeć w prognozę, gdzie śnieg jest. No w górach zazwyczaj jest. To można wsiąść w auto, można kupić bilet do pociągu, spakować plecak i pojechać. I za ileś godzin będziemy gdzieś tam na Giewoncie albo inną Śnieżką i można się rzucić w śnieg i doświadczyć całym sobą tego śniegu. Można zrobić sobie tego aniołka w śniegu, można się przeziębić, można do szpiku kości poczuć, co to jest śnieg. Można oddać się temu doświadczeniu w pełni. I tak też jest z Duchem Świętym. Miejmy taką postawę aktywnego czekania, a nawet podjęcia pewnych działań, żeby w końcu tego doświadczyć w pełni. Nie z książek, nie ze zdjęć, nie ze świadectw innych, ale żebyśmy sami doświadczyli mocy z wysokości. Czy nadal oczekujesz na Ducha Świętego? On jest, On nie przestał działać. Nawet jeżeli ty przestałeś tego doświadczać, On jest, bo On jest gwarantowany przez Bożą obietnicę. Rozpal w sobie pragnienie na nowo. Pamiętam, jak rok temu to miejsce wypełniło się gorącą modlitwą. Prawie rok temu, 20 czerwca, mieliśmy konferencję i wołaliśmy tutaj od Ducha Świętego. Ile zostało z tego ognia w nas? Ile z tego oczekiwania zostało? Ile Bóg widział w nas determinacji? Przez ile czasu, że my potrzebujemy? A my też nie potrzebujemy jednorazowo, ale tak jak wtedy mieliśmy ogień, daj Boże, żeby w nas było to pragnienie każdego dnia, kiedy zaczynamy dzień, być wypełnieni mocą z wysokości, bo wtedy ludzie mogą nam rzucać kłody pod nogi, mogą nas próbować złapać na tym, na tamtym, mogą pokusy różne przychodzić, a nas nic, bo będziemy chodzić w mocy Ducha Świętego. I wtedy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie, nasze życie, nasze chrześcijaństwo, nasza służba, nasze głoszenie, a tak będziemy się frustrować, tylko będziemy próbować i zostawimy. Minie parę miesięcy albo rok, będzie święto zesłania Ducha Świętego, ja stanę za kazalnicą, Gabriel, pastor, ktoś inny może znowu nam powie kilka rzeczy, my stwierdzimy, o, potrzebuję Ducha Świętego. I potem wakacje, wyjedziemy gdzieś tam i w kółko Macieju, i bez sensu. Potrzebujemy każdego dnia Ducha Świętego. Przypomnijmy sobie, jak to ostatnio i rozpalmy w sobie to pragnienie. O, jak ja bym chciał, żeby ten ogień zapłonął. Oczekujmy i doświadczajmy Ducha Świętego. Wróćmy do tego ostatniego rozkazu Jezusa, kiedy był na ziemi. Zarządził, nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście
ode mnie. Powstańmy do modlitwy i proponuję, żebyśmy zawołali wspólnie, żebyśmy nie słuchali, co tam kto inny, tylko żebyśmy zawołali do Ojca i prosili Go o to, żeby wylał Ducha, żeby rozpalał nas. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za Twoją obietnicę. Panie, dziękuję Ci za Twój przykład. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś doskonałym wzorem do naśladowania. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty miałeś to coś i objawiłeś, co to jest. Dziękuję Ci, że Ty byłeś wypełniony mocą z wysokości i że dajesz nam przykład, jak o to zabiegać, Panie Jezu. Ja chcę być taki jak Ty. Nie mówić od siebie, Panie, ale oczekiwać, każdego dnia oczekiwać, że mnie napełnisz i będziesz mnie prowadził. Nie chcę mówić od siebie, ale to, co Ty chcesz, Panie, chcę szukać Twojej chwały i wołamy dzisiaj do Ciebie, żebyś nas wypełnił, Panie, żebyś nas wypełnił tą mocą z wysokości, żeby ta obietnica nie była tylko na papierze, nie była tylko fragmentem dziejów apostolskich, ale żeby była realną rzeczywistością, każdego dnia w naszym życiu, Panie, wołamy jako Twój Kościół, żebyś stąpił w duchu, żebyś stąpił, Panie, żebyś nas wypełniał mocą z wysokości, żebyśmy, Panie, mogli kroczyć tam, gdzie Ty chcesz, Panie, żebyśmy przestali sami z siebie różne rzeczy robić, ale pełnili Twoją wolę, Panie. Ja to wyznaję, że ja sam z siebie nie potrafię. Sam z siebie nie potrafię prowadzić uświęconego życia, nie potrafię, Panie, się Tobie podobać i nie chcę sam z siebie, Panie, ale potrzebuję Ducha Świętego i błagam Ciebie o to, żebyś mnie napełniał, Panie Jezu. Proszę Ciebie o nasz zbór, żebyś, Panie, był tutaj żywy w Duchu Świętym wśród nas. Proszę Ciebie, Panie Jezu, o to, żeby to, co się działo w czasach apostolskich, nie było tylko czymś do wspominania, Panie, kiedy siedzimy sobie w domu, kiedy pijemy kawkę i kiedy myślimy, jak to fajnie by było, ale żebyśmy, Panie, mieli podobne historie do opowiadania, żebyś nas używał, Panie Jezu. Wołamy do Ciebie, żebyś przyszedł w Duchu Świętym. Panie, daj nam też ten ogień, Panie, i daj nam cierpliwość, żebyśmy oczekiwali, aż przyjdziesz, Panie. Żebyśmy nie zapominali zaraz o tym. Ja przyznaję się do tego, że nieraz już próbowałem, Panie, wołałem i potem przychodziło zniechęcenie, przychodził normalny dzień, Panie, różne obowiązki i to gdzieś gasło, Panie. Nie chcę, Panie, mieć takiej postawy. Nie chcę sobie wmawiać, że mam Ducha Świętego, jeżeli to nie jest naprawdę Duch od Ciebie, Panie Jezu. Nie chcę negować, Panie, nie chcę skłaniać się ku temu, że nie ma już Ducha Świętego, bo tego nie doświadczam, ale chcę oczekiwać, chcę prosić Ciebie i trwać, Panie, po prostu trwać, aż przyjdziesz. Napełnij nas, Panie, działaj wśród nas, żeby te nabożeństwa, nasze spotkania były czasem świętowania Twojej mocy, Panie. Żebyśmy mieli świadectwa do opowiadania. Żeby to nabożeństwo, Panie, żyło. Żeby ludzie się dopraszali. Żeby móc zająć czas, Panie, za kazalnicą. Żeby podzielić się tym, co Ty do nich mówisz. Żeby podzielić się świadectwem. Żeby nasze spotkania nie były takim smutnym kościelnictwem, kiedy po prostu się spotkamy, odśpiewamy, co trzeba i pójdziemy i żyjemy po swojemu, Panie Jezu. Ja nie chcę prowadzić takiego życia. Ja pragnę, Panie Jezu, życie przepełnione mocą z wysokości. Mocą, Panie, Ducha Świętego. Panie, chcę tego doświadczać, tak jak apostołowie. Chcę trwać, Panie, i wierzę, że Ty będziesz nas prowadził. Wierzę, Panie, że nie ma innej drogi, Panie, że Ty to wskazałeś, nie tylko głosząc o tym, ale też dając przykład, że nie ma innej drogi, jak oczekiwanie na Ducha Świętego i chodzenie w Duchu Świętym na co dzień, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że ja mogę rozumieć, dlaczego Twoja służba, Twoja misja przyniosła tyle doskonałych rzeczy, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że dajesz mi rozumieć, co jest tą tajemnicą działania Twojego, Panie. I proszę Ciebie o to, żebyś mnie, takiego nieużytecznego, też zechciał napełnić, Panie, i używać, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że Ty każdego z nas możesz używać, Panie Jezu, niezależnie od tego, ile mamy lat, czy jesteśmy dzieckiem, Panie, czy starszą osobą, czy w kwiecie wieku, Panie, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od statusu majątkowego, Panie Jezu, że Ty wybrałeś to, co świat pogardza, Panie, żeby swoje dzieła tutaj czynić na ziemi. I dziękuję Ci, że nie ma nikogo bezużytecznego, jeżeli Duch Święty w nas zamieszka, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że Ty przez starców, Panie, przez sieroty, przez osoby, które są odrzucane, Panie, chcesz działać, Panie.
dla swojej chwały. I ja chcę brać udział w tym, Panie Jezu, w tym Twoim dziele. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy i w szczególny sposób dziękujemy Ci za dar Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za tą obietnicę z wysokości, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że Bóg jest gwarantem tej obietnicy i na podstawie tego wierzę i oczekuję i chcę to wyznawać, że będę oczekiwał. Chcę oczekiwać każdego dnia, że mnie wypełnisz. Amen. Mam na sercu zaproponować Wam jedną praktyczną rzecz na ten tydzień, na najbliższe 6 dni, żeby było łatwo zapamiętać. 6 dni o 6 rano, żebyśmy się wspólnie modlili o Ducha Świętego. Tam, gdzie jesteśmy, ale połączeni. Nikogo nie zmuszam, nie podnoście rąk, tego, to mi nie jest potrzebne. Ja będę o 6 się modlił o wypełnienie Duchem Świętym dla siebie i dla was. I módlmy się i zobaczymy, co nam Pan zgotuje w przyszłą niedzielę, za 7 dni od dzisiaj. Módlmy się o 6 rano, zamykajcie się w komorze, tam gdzie jesteście i trwajmy, i oczekujmy. Czytajmy Słowo Boże i módlmy się bez żadnej tam techniki, taktyki. Oczekujmy na Ducha Świętego. Jeżeli nie masz miejsca w domu, gdzie mógłbyś się zamknąć, ja będę otwierał bramę, będę tu w kaplicy, czuj się zaproszony, możesz przyjść, ale tam, gdzie jesteśmy, najbliższy tydzień, mam to na sercu, żebyśmy w ten sposób praktycznie też wspominali dzień zesłania Ducha Świętego, oczekując i robiąc coś ku temu. Amen. Będziemy śpiewać końcową pieśń za chwilę. To jest czas, bracia i siostry, w którym rzeczywiście trzeba sobie osobiście, nie patrząc na innych, ale osobiście zadać to pytanie, czy ja wciąż czekam, czy ja jestem nastawiony, czy gdzieś nie zagubiłem tej podstawowej kwestii. Nieraz mówimy, jak Słowo Boże naucza, że bez Ducha Świętego nie możesz być chrześcijaninem. To Duch Święty został posłany, aby nasze życie chrześcijańskie mogło przebiegać w taki sposób, abyśmy osiągnęli cel, żywot wieczny, Królestwo Boże. Bez Ducha Świętego tego nie osiągniemy. Więc dlatego oczekujmy, dlatego codziennie oczekujmy na powiew Ducha Świętego, na Jego prowadzenie. Chciałem, zanim zaśpiewamy tę pieśń, powiedzieć, że mamy najnowszy numer naszej gazety zborowej zatytułowany Odosobnienie. To jest jakby tytuł przewodni. Są świadectwa nasze, jak przeżyliśmy ten czas odosobnienia, przeżywamy, bo ciągle jeszcze przecież nie wszystko przeminęło i też zachęcam, żebyśmy poczytali, rozważyli, spojrzeli też i może podzielili się na najbliższym czasie też, co my przeżyliśmy osobiście w tym okresie. Serdecznie was zachęcam do tego, byśmy pamiętali, że życie zboru to nie tylko niedzielne nabożeństwo, ale także środowy wykład Słowa Bożego. W tę najbliższą środę będziemy mieli modlitwę o czerwiec, o to, co będziemy przeżywać w czerwcu w naszym zborze. Pamiętajmy o tym, że dobrze jest się spotkać też w grupie domowej, spotkać się, umówić z innymi wierzącymi, pobyć razem, oddać chwałę Panu, przyjąć jakiś tam pokarm z weselem w domu, a w niedzielę wspólnie razem świętować to, co Bóg nam w ciągu tygodnia przeżywa. Nie lękaj się, nie, za Ciebie Pan zmarł. I tam tylko mu wierz, w refrenie będziemy śpiewać. Kończymy nasze nabożeństwo tą pieśnią. Nie lękaj.
Pan zmarł i z grobu też wstał, a tak moc śmierci stał. On ma wszelką moc na niebie i tu. On wszystko ci da, tylko wciąż ufaj mu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Z Bogiem, bracia i siostry. Do zobaczenia.